Przede wszystkim, to znowu Płynie 7 i dzisiaj znajdujemy się w Drenholmie. Przewinąłem podróż, niepotrzebnie tracić czas, czas na to, ponieważ mamy sprawę do załatwienia z Sarą Thun. Możliwe, że za dużo wymagam od obcokrajowców, oczekując, że będą się ubierać jak ludzie. Wymagasz, okej, ja po prostu zapominam się ubierać jak ludź. No to porozmawiałem jeszcze raz. Jeżeli nie masz nic przeciwko... Nie. Przynoszę ci akt własności kopalni. Dziękuję ci za to, to naprawdę wspaniałe nowiny. Nie jestem nawet w stanie sobie wyobrazić mojej wdzięczności. Chwilka, jest coś, co mogę ci dać w zamian. Nie wydaje się, żeby to było cokolwiek warte. Nawet nigdy nie dowiedziałem się, co to jest, ale wiem, że to jest przedmiot magiczny. Wręcza ci miecz. Okej, dziękuję. Do widzenia. No i dostaliśmy ten mieczek, o którym wcześniej mówiłem. Się chyba nazywa miecz z ziarenkiem, coś takiego. Pójdziemy sobie teraz do zamglonych wzgórz, go obadamy. Tak jest najszybciej. I potem przyjrzymy się jeszcze punktom za awans. Coś nic nie atakuje. Dosyć dziwne. Zazwyczaj gra spamuje nam wszelkimi potworami podczas podróży, żebyśmy się tylko nie nudzili. O nie. Nuda jest zła. A tak, przy okazji. Możemy zajść jeszcze do kowala i mu dać tą rudę, o którą nas prosił. Tak, proszę bardzo. Mam rudę, to ona. Okej, zachwycił się nami. Tak, jeżeli chcemy dostać nagrodę za ten quest, musielibyśmy poczekać jakiś dzień i w nagrodę dostalibyśmy chyba dokładnie taki sztylet, jaki ma Virgil. O, taki sztylet. Ale mi się nie chce czekać, strata czasu. I dobra, zobaczmy. Czyśmy trochę ekwipunek. Mamy trochę żbędnego sztufu do sprzedania. Ta magiczna pułapka nie przyda się na nic. Ta... handel. Więc to mu się nie przyda. To mu się przyda. A jeszcze tą laskę mamy. Ciekawe, czy ktoś będzie chciał ją kupić. Pewnie ta magiczna handlarka. A jak nie, to potem spytamy o to Aristeza, może on będzie chciał to kupić. Okej, okay. Najpierw zidentyfikujmy nasz nowy mieczyk. Zaraz się mu przyjrzymy. Nie chcę kupić tego. Okej, okay, dobra. Co jeszcze mamy na sprzedaż? Twój toporek. W sumie ty możesz sobie zatrzymać ten twój toporek jako broń zapasową. Aha. Przeporządkuję ekwipunek. Zaraz to zrobimy. Trochę sztufu, ale okej, to nie ma nic zbyt ciężkiego, więc możesz sobie potrzymać. Też nie masz nic zbytnio ciężkiego. Aż tam, gdzie się wybieramy, będzie dużo ciężkich rzeczy. Właśnie, ja mam trochę bajzel w ekwipunku. Sproszenia magii. Aha, to można już pewnie wyrzucić. U niej chyba nic nie sprzedam. Okej. Okay. Ale ty, Magnusie, możesz mi to potrzymać. Dzięki. Co jeszcze mogłeś mi potrzymać? W sumie nic. Okej. Okay. Z czasu do czasu trzeba trochę pozarządzać ekwipunkiem, takimi rzeczami. Więc teraz się tym zajmiemy. Dobra, Aristeze. Chcesz to kupić? O!
Całkiem sporo, fajnie. Tylko czy ty masz miejsce, żeby to kupić? Na pewno masz. Masz, proszę bardzo. Chcieć znaczy móc. 141, proszę bardzo. Nie jest mi potrzebne. A ponadto ten miecz z ziarenkiem. Tak, tego już nie potrzebujemy. Leków na migrenę też nie potrzebujemy. Chcesz kupić leki na migrenę? Za grosze. Okej. Coś jeszcze, czegoś nie potrzebujemy? Nie. Reszta całość się przyda. A właśnie, przydałoby się jeszcze bandaże. Się zastanawiam, czy możemy u kogoś kupić bandaże. Nie, on nie ma bandaży. Tam chyba była jeszcze na północ taka... ktoś tu jest. Zielarka. Może ona ma bandaże. O, masz tylko jedne, ale cóż. Tylko jedną sztukę. Maść lecznicza też się przyda. 54 monety, okej. Stać mnie. O, przywrócenie życia za 1500 monet. Na razie nie będziemy tego potrzebować. Mamy psa, pies potrafi sobie poradzić z wszystkimi zagrożeniami, jakie na razie sama przed nami gra. A bandaże, bandaże. Bandaże damy Virgilowi, kiedy Magnus będzie ranny, żeby nie marnował tego. Byle jakiej okazji. Okej, dobra. To zakładamy z powrotem naszą zbroję. Ten mieczyk obrażenia 5 do 10 plus 12, więc lepsze. Efekt trafienia krytycznego plus 50 i krytyczna porażka plus 20. Krytyczna porażka plus 20. Nie brzmi najlepiej. Czy mogę? Nie, nie ma nigdzie spisu, gdzie mógłbym zobaczyć krytyczną porażkę. No ale cóż, mieczyk całkiem fajny, ale ta krytyczna porażka plus 20 totalnie by nas rozłożyła na łopatki. Nie wiem, czy to zniknie, jeżeli połakujemy trochę w magię. Nie wiem, ale zobaczymy. Okej, dobra. Zacząłem ostatnio przypakowywać siłę woli, więc będę to kontynuował. Daje nam po jednym punkcie zdrowia i wytrzymałości. No i celem jest oczywiście ognista kula. Żeby było fajnie. No i cóż, jeszcze zobaczmy, co tam nasi pozostali towarzysze wymyślili. Okej, pies już prawie wymaksował się w walce wręcz i w unikach. Siła, zręczność, tak. Pies jest już naprawdę świetnym wojownikiem. Jeszcze myślę, że prędzej czy później mu wskoczy ekspert z walki wręcz. Tak się jest zaprogramowane, że niektóre postacie uczą się tego, inne nie. Okej. Virgil, co ty tam masz? Zręczność podniósł do 12, więc teraz pewnie uniki też będzie podnosił. Leczenie chyba podniósł, bo ma 2. Ślusarstwo dalej beznadziejne. I z czarów nic się nie... O, siłę woli trenuje, więc pewnie będzie się niedługo uczył większego uzdrowienia. A co ty, Magnusie? Zręczność 11. Słabiutko, ale cóż, on ma trochę poziomów mniej, więc pewnie będzie trenował do walki wręcz silników. Tutaj wszystko standardowo. Inteligencja 9 raczej nie podnosi, kolejne wymagają 11, więc na razie ich pewnie nie będzie podnosił. Ultralekki topór. To ciekawe. Prędzej czy później się pewnie tego nauczy. No cóż, zobaczymy. Okej. Możemy ruszać z tego miejsca. Safe. Nie wiesz, czemu mnie. No dobra,
Ruszajmy do kopalni Czarnej Góry. O! Okej, kogoś spotykamy. Wygląda na to, że przyszedł na ciebie koniec. Nikt nie ucieknie morhańskiej ręce. Byłoby dla ciebie lepiej, gdybyś nie przeżył katastrofy. Nie wiem, o czym mówisz. Skoro zamierzasz się wyślizgnąć z tego niczym łasica, to nie należy pokazywać się w prasie, prawda? Rozbitku ze statku powietrznego. Tak. Nie wiem, czy danie tego artykułu o sobie do gazecie jakoś wzmaga te ataki, czy tak by nastąpiło, ale właśnie jest taka kwestia, jak to zrobimy. Okej, dobra. Chciałem ci oszczędzić śmierci, ale nie. Wy po prostu chcecie umierać. Okej, sztylet zawsze się przyda. Leciutki i dobra broń zastępcza. Broje zastępcze mogą się nam przydać tam, gdzie idziemy. Ponieważ te, które mamy obecnie, będą miały tendencję do psucia się. Te. Nic do zabrania, nic do zabrania. Idziemy dalej. Ciekawe, coś to za zwierzątka tam. Może jakieś lokalne wymysły. Okej, tutaj gdzieś jest Stillwater przy tym moście. Niedługo będziemy tam pewnie szli. No, nie niedługo. Za jakiś czas. Na razie jeszcze nie musimy tam iść. Więc. Kopalnia Czarnej Góry. Oto jesteśmy. No to do dzieła. Pierwszy poważny, powiedzmy, podziemia w grze. Okej. Na początek parę wilczków. Przejście zablokowane. To jest takie oszukańcze przejście zablokowane. Ponieważ nie da się z nim zrobić nic, wysadzić. Są takie blokady. W niektórych miejscach, które da się wysadzić, powiedzmy za pomocą dynamitu, albo kuli ognia. A tych się nie da. Są oszukańcze. Okej. Tam jest dużo piesków. I wilk ma patriarcha. Z tym wilkiem nie chcemy na razie zaczynać. Łatwiej będzie, jak już tam wyjdziemy. A wyjdziemy tam. Już. Pójdziemy naokoło. Po drodze będzie dużo rzeczy do zabicia. Nie będę się bawił w walkę zdrową z nimi. Ponieważ pies i tak wszystko zabija, więc to byłaby strata czasu. Ale chcę przeglądać wszystko po drodze. Ponieważ więcej rzeczy zawsze jest dobra. Tak. Okej, łucznicy zawsze mają trochę złota, więc ich opłaca się sprawdzać. Gdybyśmy mieli jakiegoś łucznika, to byśmy mogli też zbierać strzały. Ale strzały. Strzały trochę ważą. Nic nie zabierzemy ich zbierać. Widzieliście to na dole? Zaraz się temu przyjrzymy. Tak, dokładnie. Jest rudowy golem. Nowy przeciwnik grze. Nie sprawiałby problemów, gdyby nie to, że atakowanie go niszczy broń. Każdy atak właśnie tam zabiera już trzymałości broni. A potem broń się psuje, nie można jej używać, dlatego nie jest najmniejszy przeciwnik. Trzeba na nich uważać. Okej, Virgil się sam trafił krytycznie. Zdarza się. Zwłaszcza w takich ciemnościach. Rozbudzacz. Okej, skoczyło mi obciążenie, ale co tam. Obciążenia i tak nie unikniemy. Ponieważ mamy dużo sztufu do wyniesienia z tyłu. Wracać. Wy, panowie, czekacie. Czekaj. I... pies się zajmie tym zagrożeniem. I ponadto jeszcze jedna rzecz. Ma strasznie dobrą odporność na magię.
Ta, ja się nie chcę z nim mieszać do walki. Pies może załatwić go bez obrażeń broni, więc... Więc tak to zrobimy. Nie mam nic przy sobie, okej. Okay. Trochę się jest z tym zabawy, ale wolę to robić niż potem bawić się w znajdowanie jakichś lepszych broni, raczej zastępstwa na te bronie, które nam się zepsuły. Odłamy klawy. Zobaczmy. Nic o tym nie piszę. Na pewno się przyda. Kiedyś. Gdzieś. Różne bóstwa do różnych ofiar wymagają różne dziwne rzeczy, więc przydaje się zbierać je. Okej, okay, sztów bierzemy sobie. No, możemy oddawać to Magnusowi. On tak sobie powyekwipuje, chociaż nic mu i tak to nie daje. Co ty, Virgilu, wziąłeś? Odłamko, a to masz drugi, trzymaj też. Do pary? Wybaczcie na chwilę. Okej, tak lepiej. No dobra. Jedziemy dalej. Nie mogę... A, prawy kliknięciem. Okej, dobra. Myślałem, że dwuklik też to robię, ale nie. Ciach. Ciach. Grosz do grosza, a będzie grosza. Okej. Druga irytująca rzecz w tej kopalni, poza tymi kamiennymi przeciwnikami, którzy niszczą naszą broń, to pułapki, które niszczą nam zbroję. Gdyby tylko zadawały obrażenia, to no, tam mamy Virgila, by nas wyleczył. Ale to, że niszczą zbroję, to już gorsza sprawa. Krasnoludzka skrzynia. No, znajdujemy dużo różnych kryształów w tej kopalni. Tam gdzie może sobie... Okej, kolejny kamienny. Może to będzie można sobie to posprzedawać. Dobra. Pies, bierz go. Chyba jest jakiś mniejszy. Tak, ma mniejszą odporność na magię i też mniejszą miał odporność na obrażenia. Widzieliście, że pies zadawał mu większe obrażenia niż tamtemu poprzedniemu. Nie to. Więc kamienne ogniki są słabsze. Okej, dobra. Pójdźmy sobie tędy. Może coś tu znajdziemy fajnego. Okej, skrzynia. Skrzynia są fajne. Pewnie są pułapczone. A nawet nie. To fajnie. Coś tam sobie leży. Odpala się. Spójdziemy go odwiedzić. Czy luty coś znowu podniosłeś? Nie. Okej. Nothing. Wrząca magma. Tak, również jakiś przeciwnik. Okej, pułapki. Myślę, że te granitowe szczury nie uszkadzają broni. Okej, dobra, awansowaliśmy o poziom, więc weźmy tą naszą kulę ognia. Tak, ognista kula. Dzięki. Już raczej nie będziemy potrzebować ściany ognia. Wszystko, co robi ściana ognia, to ognista kula robi lepiej. Więc tak. Chwila, czy coś można tutaj... Nie wiem, czy to są jakieś przyciski szybkiego użycia do tych dwóch przycisków. Będę musiał sprawdzić. Okej, dobra. Krzywda pobiera 5 punktów zmęczenia, a ognista kula 3 razy więcej.
W następnym starciu będziemy musieli sobie porównać obrażenia. Oczywiście ognista kula zadaje obrażenia obszarowe, więc o tyle jest lepsza. A ponadto... No nie. Okej. Zobaczmy, jak to sobie uszkodziliśmy bronię. 80, okej, jeszcze stoi. A ty... 68, więc już troszkę gorzej. Okej, dobra, zobaczmy. Włączę sobie tryb turowy. I przetestujmy. Krzywda zadaje 10 punktów zdrowia za 5 zmęczenia. A ognista kula zadaje 10 punktów zdrowia za 15 zmęczenia, czyli tyle samo. To myślę, że zależy również od odporności na ogień. Czasami więcej pewnie będzie zadawać. Więc, jeżeli chcemy być efektywni, musimy złapać ognistą kulą co najmniej 3 przeciwników. Inaczej tracimy tylko wytrzymałość. Okej, pewnie kolejna pułapka. A nie! Jeszcze ten poziom nie jest najgorszy. Nie no, wiecie co? Chyba tam jest główna ścieżka, więc wrócę się tutaj. Tutaj był chyba gdzieś kolejny pan. Bo tam niżej troszkę jest. A nie, może właśnie go zabiliśmy. Proszę, nie złapcie tego kamiennego. Okej, zamknąłem okno towarzyszy. Którymś przyciskiem. Okej, dobra. Pies, bierz go. Uła! Było blisko. What is it that you want? I'm ready to get... How can I help you? Nie wiem, czy on aż tak mu przywalił? Czy po prostu był na niskim poziomie? Nie zauważyłem zdrowia. Znaczy na niskim poziomie zdrowia przed atakiem? Nie zauważyłem. Okej, 1 HP mu został. Szczęśliwy pies. Dobra. Virgilowi przydałoby się trochę wytrzymałości. Niestety nie mamy. Nie możemy odpoczywać, więc możemy mu dać tą miksturę. Trzymaj. I dobra, idziemy dalej. No więcej tych panów. Pełne uzdrowienie. Ładnie. Naprawdę dużo klejnot tutaj w tej kopalni. To się obłowimy, jeżeli już tu... Kiedy już stąd wyjdziemy. O, to bolało. Tak, moja zbroja nie trzyma się najlepiej. Ale cóż. Okej. W następnym odcinku zwiedzamy dalej. Kopalnie Czarnej Góry. Oj cóż, po następnym zapewne też, ponieważ ta lokacja jest troszkę większa niż ją pamiętam, więc będzie tutaj trochę zabawy. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie.